Dobra, jedziemy z kolejnym. Wszyscy gotowi, wszyscy gotowi. FFA8, nabijamy rangę. O, będzie trochę jeleni. Jeleni ostatnio, fajny klan, może trochę muszę pograć. Dobra, no, nieważne, najwyżej jakim kolorem zapamiętam. No i dobra. I mamy to. Jest jeden kruk. Tego nie lubię. O, enjoy the game. To nie jest lekki skurwielek. Do grania. Ale Kraken jest lepszy od szczura. Jak już wspomniałem parę razy. O. Ruszyłem grą. Lun, czy co to jest, kurwa? Nie wiem, co to jest za L. Jest kruk. W na żelazie, czy będzie też uważać. No i tej rolki to tam. Oby się ktoś trafił obok. To będzie fajnie. Oby nie enjoy the game. I oby kruk był obok, bo chciałbym go szybko skończyć. Dobra. Co ciekawe, nie bardzo tutaj mam rybki, co jest dobre i złe, bo z kolei nie. Tutaj cholera wie, zaraz zobaczymy wszystko. Zaraz wszystko się okaże. Dobra, mamy już i tak na... A nie, są wybrzeża. Jest coś mojego ulubionego, czyli brak okrętu. I pewien problem, czyli... No, bo jest kwiecień, dobra, w maju będzie. O, owce, fajnie. O! Ale kurde, ciekawe. Dobra. Kamyki, rybki, które nie są nadmorskie. To może być w sumie dobre, bo jeśli bym miał mieć kruka, to wolałbym odpuścić jakieś tereny. I mamy, kurde, cztery wilki, czyli będzie ciężko ogólnie. Maj się zaczął, czy się skończył? Zaczął się, dobra. Tu mamy... O, ho, ho, to trzeba zrobić. Tu są wilki, kurde. Dobra, chodźcie. Tu są wilki. Niestety są chłopy. Teraz ciekawe, ile tych wilków jest? Dwa. Według mnie będzie ich za dużo, ale dobra, zaryzykujemy. Mamy ten... Dobra. Trzy wilki. Trzy wilki to generalnie nie ma szans. I tutaj jest też kamień i ten. I jeszcze na niezalanym. Dobra, bez szans. Po prostu nie będziemy tam kolonizować. No.
Dobra, teraz tutaj jest ważne to, żeby nikt tu inny nie skautuje, więc wyjdziecie tu, a ranni się tym zajmą później. Dobrze. Dobrze. Aha. Teraz tak. O kurde, ciasny spawn. To będzie trochę problem. Dobra. No średnio potrzebuję łajby, skoro będę miał tyle, kurde. Drewna, aha. Tutaj na pewno jest... tutaj jest inny klan. No prawie, że na pewno. Natomiast tutaj... tu są jotuny. Super. No gdzie? Co za czmok? Tu są jotuny. I tu jest jakiś inny klan. Czyli ja muszę to zwiedzić? Ciężko to ocenić, ale no nie wiem, kurde. Dobra, okej. Okay. Mniejsza z tym. Mam i tu, i tu. I chyba jednak zrobię jedną tą... jedną drwalownię. Niech ona sobie już pracuje. No i dla większego szczęścia, przyrostu mieszkańców i w ogóle skolonizujemy sobie to. Bo i tak będziemy mieć zaraz 120 żywności, a jak nie, to mamy owce, która jest mi do niczego niepotrzebna. W sumie to jest też dobry teren do obrony, pomijając to, że tutaj że jest jeden kruk, bo tutaj mam generalnie jedno przejście, tylko że ciasno jest. Jak to wygląda? Za miesiąc będę miał. Ale domek zbuduję, tutaj zbuduję domek. I tutaj koniecznie rybka. Nawet nie wiem, czy nie tutaj później. Tutaj będzie. No to ciekawe. Tutaj mam to sitowie. Dobra. Nie no, tu może rzeczywiście. No i tutaj, tak jak mówiłem. Dobra. W sumie to niech już się modlą może. Mamy możliwość szybkiego zrobienia handlu. Nie wiem, czy chce się bawić w odkrywanie środka. On będzie raczej gdzieś tu. Chyba nie chce się bawić za bardzo. Mamy wydajność górników. I teraz, jeśli tutaj jest Morales, to jest to pewien problem. Ale są duże szanse, że nie jest. Tutaj są wilki, to aż 3. Dobra, i tutaj trzeba będzie zbudować ten. O, jednak tu, a zaraz, co to jest za... Brand, jeleń. Super, moje życzenie się ziściło. Dobrze. I tak, myślę, że mimo wszystko trzecia.
W tej sytuacji tu. Co to kurde jest? Dobra, to jest po prostu las, ale to nie zmienia to faktu, że to... Chociaż w sumie na dobrą sprawę. Nie, tu... Nie, no to tutaj, bo tu jest jakiś inny klan ten. Dobra. I teraz tak, mamy to w ten sposób. Aha. Jest jeszcze jedna kwestia. Nie, to możemy później to zrobić dobrze. Nie do końca to dobrze zrobiłem, bo... Nie wykorzystałem. O, lipa trochę. Dobra, już mamy... O jajko, zwiadowca zginął. Czyli to gdzieś tutaj będzie środek raczej w tej sytuacji i daleko. Dobra, chodźmy teraz tutaj, odkryjmy może lepiej. I zróbmy obronę, skoro mamy już pieniądze. I w tej sytuacji ja bym jednak postawił na... Tak, bo to będzie potrzebne też. Aha, zaraz. Tym bardziej, że obrona jest całkiem niezła. Jakoś coś tak dziwnie kliknęło. Pięć draguarów. Niby fajny teren, a taki sobie. Też tak docelowo to fajne. Co tu jest? No byłoby zabawnie jak krasnoludy, ale raczej nie. Tak, no wiadomo, że dla niego jest bardzo ważny. Ważna sława. Ale jutyny 4%. Nie, nie wytraduje ich szybciej. A jak coś tego zaatakuje, będzie miał pecha. Niech tylko spróbuje tradować faster. Dobrze.
Aha. To teraz... Nie no, trzy to jest w zupełności wystarczające. Lepiej tutaj to zrobić. Mhm. Środek to na pewno nie jest dla mnie. Byłoby to bardzo dziwne. O tu... nie... wątpię. Jejku. Są krasnoludy. Mhm. Dobra, draguary, ale tylko trzy. Aha. Jeszcze jedna sprawa w tej sytuacji, czyli... ograrek. Mhm. Mhm. Też ten gość powinien niedługo kiepnąć, ale... W sumie ten stąd odkrywał, dobra. O! A jednak wulkan był blisko. Wydawało mi się. No dobra, no ale dwie najbardziej wartościowe do trade'u. Aha, bo muszą być jeszcze jedne jotuny. Jak jest siedlisko Chrimirów, czyli jeszcze jedne jotuny muszą być. No nie, no dwóch jotunów nie wezmę. To już jest praktycznie abstrakcja. Mhm. Dobra, tu zaraz będzie spokój. Poproszę tutaj, panowie. I teraz... Mhm. Mhm. Mistrzowska stolarka, ale po co, jak nic nie wybieram, no to w razie czego lepiej zrobić nieskończony przypływ. Aha, czyli tu jest bezpieczny teren, dobrze. Dobrego miałem nosa, żeby tutaj odkrywać. Tutaj też jest daleko, raczej nikt mi tutaj nie podejdzie, chociaż może. Zwiadowca zginął. Fajnie nawet, znaczy nie tak bardzo, ale... Mhm. Wow! Chyba jednak bym... Mhm. Chyba jednak bym postawił na to, żeby... No nie, bo robimy tych... Trzeci skład handlowy? Nie, po prostu to. Mhm. Tak, zróbmy to, no. Będziemy mieli możliwość. Mhm. Ciężko będzie z nim konkurować, kurde, dziadem. No. Dobra, okej. Okay. Switchujemy się na krasnoludy. Tak, bo to będzie bez sensu. A jego po prostu trzeba zniszczyć, zanim wyhandluje jotuny. Tak to musi działać. Mhm. Aha, i tutaj teraz jeszcze... kurde, no ale można zawsze zrobić ten, dobra. Mhm. Mhm. Tak, switchujemy się na krasnoludy. Niech on sobie je weźmie. To już bez sensu jest. Bo on będzie handlował ostro i weźmie je szybciej, a ja sobie tutaj będę miał inne wsparcie i po prostu go ścisnę. Mhm. A to ciekawe.
Bo on na pewno nie ma jeszcze chyba ulepszonego obozu. Dobra, spokojnie. Spokojnie, panocku. Będziemy was bacznie obserwować. I cisnąć zaraz po... No i gdzie? Aha. Dobra. Dobrze. Czy ten gość jest szybszy? Nie, ja jestem szybszy. Super. A w razie czego, to trzeba będzie po prostu budować jeszcze jeden układ handlowy. Najlepiej. Nie, spoko, ja chyba będę szybszy i to sporo. No, w tym momencie kto sąsiaduje obok jotunów ma zdecydowanie przewagę. Już mamy neutralne frakcje, czyli teraz będą mi przesyłać różne rzeczy. Dobrze, fajnie. Czyli no i będę miał te 15 kamienia i tak dalej. Aha. Czterdzieści. O, proszę. To nie jest takie proste też. Trzydzieści dziewięć procent, już jest 50%, kurde. No, już ma się 57%, dobrze. Teraz co? Thank you.
Dobrze. A, bo zaraz zostanę, to dobra, no okej, okay. Ale to zrobimy, dobra. Rzeczywiście nie przemyślałem sprawy. I teraz tak, tutaj będzie. A jajku. No dobra. W sumie to rzeczywiście może tak być. Kurwa, szybciej weźmie tej otuny niż ja tych krasnoludów. Ale to nie jest specjalnie znaczenia. Dobra, okej. Okay. Teraz tak. Oczywiście muszę to zrobić. Jaki to muszę zrobić? Jaki muszę zrobić? To. Kurde, to jest naprawdę problem. 73%. I teraz już będzie strategia wojskowa, nie? Aha. W sumie to jasne, dobra. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze jedna. Ja pierdzielę, no. Nie zdążę nawet go zaatakować. Ale jeszcze musiałbym ulepszyć ten. Nie ma sensu. Na czym no muszę zrobić obronę, nie? Dobra, pieniądze to w sumie mam. Siedemdziesiąt cztery, dobra, damy radę. No to było ok, bo wiesz, może cholera wie już teraz. No nie dam rady, tak, poczucie bezpieczeństwa, po to, żeby mieć więcej ludzi. Może i dam radę. 12 wojowników i teraz. Tylko, że nie zrobiłem strategii wojskowej, więc po co mi 12 wojowników?
A i tak nie dam rady, ale przynajmniej go zaskoczyłbym. Ciężko będzie, kurde, bez tego jotuna. No. Nie no, zaskoczyć go na pewno zaskoczę, tylko że on ma 93%. No to jest chwila po prostu, kurde. Nie zdekolonizuje tego nawet i on będzie już miał... A, tylko teraz ciekawe... Dobra. A no jeszcze nie mam ulepszonych. No w sumie może by się dało, tylko... Ja to po prostu zwyczajnie źle zrobiłem. Dobra, trzeba się z tym pogodzić, że on ogarnie te jotuny. Dobra, mamy 15. Trochę co skopałem. Tu są koboldy, a tutaj być może są drugie jutuny, ale raczej Majorklify. On nie ma chyba jeszcze tych. Tak, na razie jeszcze nie reaguje. Na zimę trzeba go cisnąć ostro. Nie, to nie ma sensu, bo nie zbiorę tyle żywności. Jak tam te krasnoludy? 81%. Czyli na zimę je będę miał, to nie ma sensu, bo mamy je żywność. Teraz... Kurde, laska, chodź tutaj. Aha! Zamiast tu, kurde, kroić, to znaczy, że tam wół jest niedaleko. Dobra. Tak, strategia, bo muszę mieć na zalania. A ten gość jest na razie nieco głupi. 55%, dobrze. Nie no, ale muszę chwilę poczekać, żeby było gdzieś 100%. Też będzie? Nie wiem. No dobra, po ucztach robimy to. On na razie w swojej przebiegłości... O, już nie skautuje, dobrze. Myśli, że jotun go... mu załatwić sprawę. O jajku. Dobrze. Dobra, mamy to. Dobra, no to teraz tak.
Cyk. Cyk. W sumie może by mi dał radę, nie wiem. Dobra. Teraz tak, ile mam jeszcze? Cały czas mamy sporo. To tutaj. Dobra. Tak. I po co ci to? Głupie. Nie wiem, co trochę to spowolni tylko. Tak będzie, nie będzie problemu z... No powiem, że tak, czterech wojowników, kurna ten, no to karamba, dziękuję. Dziesięć plus dwa, 10 plus 5, jest ogromna różnica. 6-4. Nie, to się zajedzie, zaraz będę miał głód i inne problemy, więc bez sensu. Ale też głupie. Jest.
Lol. Dobra. Dobra. But I am.
Dobra. A, źle to zrobiłem, oczywiście. Ach, to co? Aha. Ale nie mam nawet co za bardzo atakować. A przydałoby się, kurde. Dobrze, to jest fajnie. Fuck!
32%, dobrze. No nie bardzo, bo to też się może kiedyś jeszcze przydawać. Tutaj mam, kurde, dobry teren. No nie. W sumie to nie. W sumie to tutaj jest ważna kwestia. Daga szczurów. No i tak, i trzeba. A. No jednak przepowiadanie. Thank you.
Schodzi się, kurde, schodzi się. No dobrze, więc jednak on sobie będzie chyba z nim dobrze dawał radę. Kurwa, oczywiście. A nie. No i dobrze, że zginął, bo teraz będzie ich dużo, tych rannych całych. No nawet tak całkiem fajnie równo mają. Można to i to zrobić. Chyba chce się pod... A, bo tu ma swalin, no tak. Dobrze. No i całe szczęście. Dobrze. Enjoy the game. Morales, który ma Sfalina. Ale mu dużo nie pomaga. Dobra, teraz się pomył. Okej. Aha, gdzie tu, kurde?
Jakoś to wolno idzie miotunami. Czy ja coś spartoliłem? No, są miotuny chrymirów. Tu musiałem spartolić. Kurwa, oczywiście. Teraz to wiem. No, rekrutacja. Chociaż potwory też by miały pewien sens, ale ograniczony jednak. Dziewięciu, ośmiu. No, no i to będzie wszystko, bo co, będę mądrością wygrywał? Nie. Znaczy mógłbym, ale po co? A to w sumie mogą, dobra, no to zanim tutaj coś zbuduję, to rzeczywiście mogą teraz iść. O Jezus. Aha, jest Lun. No dobrze, Lunionko. Ja ci powiem tylko tyle, że żadnych szans ze mną nie masz, nie? Wiesz o tym chyba. A, już za bardzo nawet nie mam co tam, dobra. Jeszcze lepsze domy jak najbardziej mają sens. I to by było wszystko. Teraz tak, co? Nie, no dobrze, no. Uzbierajmy te 1100 żywności. Ciśnijmy ich, tak. Jak to tu w ogóle wygląda? 81, no też nie wiem czy to... Enjoy the game. No to chyba niekoniecznie to było najlepsze. Aha, bo tu mam ten. No ale po co to, kurde? Nie, no dobra, no. Ogarnijmy ich. Dobra. Ich na wszelki wypadek. Tysiąc sto. No, 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 ile to można? W sumie niepotrzebnie w ogóle go zostawiłem, nie? Dziesiąt osiem. Chyba, a może to i nawet jest to? Tak, to jest to. Czyli ty, ziomuś, to tutaj wracaj. A tak to sobie możecie rzeczywiście gdzieś tutaj zwiedzać. O, to jest na przykład dobre do zwiedzenia, tylko że jak zwiedzą ten... Aha, bo tu chodzi też o to. No ale dobra, ja sobie poradzę. Już mam dużo uzbierane tego. Okej.
Nie bardzo mi to coś daje, nawet jak da, to już z tym. Dobra. Dobra. Tak by to właśnie wyglądało, że teraz już trzeba. Chodź ty tu. Gumowe uszy. Dobra. Okej. Dobra. Dwadzieścia. I... Tak, bo nie wiemy jak to będzie. Najpierw było zrób takie dobre przejście. Nie, no dobra, damy radę. Chociaż w sumie to, ale to też to znowu będę miał. Aha. Gdzie? Aha.
Dobra, no nie ma wyjścia. No i dobra, mamy całkiem spoko zwycięstwo. Jotun to nie wszystko. Jotun to nie wszystko. Jak to mamy? No, pieniądze. Aha, bo ten zaczął walczyć. No ale to Kruk, to wiadomo, że zawsze ma najwięcej pieniędzy. Zaczął walczyć z niebieskim. O, co ciekawe, że on czekał na mnie. Nie wiem po co, ale dobra. Nie wiem, czemu ludzie czekają. Niektórzy czekają.
San Martin Morales, no miał dużo pieniędzy, ale później, nie? Później w ogóle zaczął je robić, bardzo późno. Dałem, że... Tak sobie. No. Dobra, czyli on sobie tutaj walczył z czarnym.
Ach. Dobra, w sumie co ja tam będę gadał? Mamy ciekawa pogawędka z Enjoyem. Mamy wygrane. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.